wątpienia najgłośniejsza premiera na polskim rynku muzycznym. O Pancernej Zakonnicy głośno było jeszcze na długo przed wydaniem płyty. To zasługa tego duetu, który elektryzuje jak magnes. Titus to polski Keith Richard, tak się o nim mówi, symbol rock'n'rollowego stylu życia. Igor, który jest z nami także, to 14-letni gitarzysta, który ma za sobą występy u boku zawodowych gitarzystów. Ale to właśnie z legendą polskiego metalu 14-letni Igor chciał grać w zespole. Po prostu mam za ładny pyskę jak na Keitha Richarda. O nikim innym nie myślałem w ogóle. Titus jest taką najbardziej rock'n'rollową postacią w Polsce i zawsze lubię acid. Dlatego postanowił nagrać kawałek i wysłać go do swojego idola. Ten posłuchał, docenił i przyjechał go nagrać. Na jednym numerze się nie skończyło. Zaczęli zawodową współpracę, aż trudno uwierzyć, że tutaj dyryguje on. Kręcimy tu wideo. Kręcimy wideo naszego pierwszego numeru. Ja zapomniałem, jak się numer nazywa. Iggy, ty wiesz? If you are going through hell, keep going. Proszę, on wie wszystko. Na pewno to, jak obchodzić się z gitarą, choć gra na niej dopiero od 4 lat. Dlatego w tym zespole różnica wieku nie gra roli. Ciężko z Igiem byłoby pójść na piwo na przykład po próbie i z nim normalnie pogadać, bo on nie chodzi na piwo. No niestety jest to potworna wada, no, ale to jest kwestia jakby wieku, nie? Ale mówię tak, na poziomie gryfu i na poziomie wzmacniacza to już jesteśmy u siebie i jest dobrze. Pierwszą gitarę sprawili mu rodzice, którzy od samego początku nie mieli wątpliwości, że ich syn ma talent. Praktycznie od drugiego roku życia jest związane z muzyką i to mocną muzyką, bo zawsze mu się podobały te mocne brzmienia. Akurat muzykę, którą ja słuchałem. I być może w jakiś sposób go zaraziłem tą pasją. Razem się jej oddali. Pan Grzegorz jest menadżerem zespołu. Towarzyszy im na koncertach i przy wywiadach, ale jak podkreśla, nie chodzi o pilnowanie syna. W tej roli dobrze sprawdza się też Titus. Nigdy nie byłem w trasie i jestem ciekawy, o co tam w ogóle chodzi. Za to tytuł sobie nie wiem, czy byśmy zliczyli. To o co tam chodzi, to sobie na razie odpuść. Po prostu będziemy grali. W profesjonalną trasę wyruszą jesienią, choć mają już za sobą koncerty z wielką pompą. Rozgrzewali legendy heavy metalu i hard rocka, zespoły Accept i Thin Lizzy. Zagraniczni muzycy przecierali oczy ze zdumienia, co na scenie wyprawia ten 14-latek. Są takie talenty, są takie rzeczy, że wiesz, ty trenujesz jakąś jedną zagrywkę ileś miesięcy i dalej ci to nie wychodzi, a oni to grają, po prostu grają. Oni chcą grać ze sobą, zespół traktują jak najbardziej poważnie, tak jak swoją pierwszą debiutancką płytę. Jak pisze na naszym Facebooku, że to jest co? True metal, tak? Chyba tak. Prawdziwy metal, taki wiesz, prawdziwy, konkretny, więc był dziwnie, normalny. Jak mówił Alice Cooper, to nic więcej niż cios pięścią w twarz i to jest tej płycie najlepsze. A mając tak mocne wejście o muzyczny byt, na razie mogą być spokojni. Tomasz Brzoza, Silesia Informacje.